Dzień dobry, 10 września w piątek w aktualnościach. Witam Państwa, Krzysztof Janczurewicz. Koronawirus nabiera rozpędu. Rośnie liczba zakażonych, rośnie liczba chorych wymagających hospitalizacji. Codziennie stwierdza się coraz więcej przypadków zakażeń. Zdecydowana większość to mutacja Delta. Mamy 528 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 5 osób. W szpitalach jest 623 chorych z COVID-19, w tym 78 pacjentów podłączonych do respiratorów, informuje Ministerstwo Zdrowia. Rośnie liczba chorych w naszym województwie i w województwach ościennych. To już nie są żarty. Grozi nam czwarta fala. Jaka będzie, to w dużej mierze zależy już tylko od nas. Można zapobiec wybuchowi epidemii, stosując się do zaleceń, to jest maseczki, dystans i częste mycie rąk. Pamiętajmy o szczepieniach, które mogą uchronić przed zakażeniem, a jeśli już wirus nas dopadnie, to przebieg choroby będzie dużo łagodniejszy niż zazwyczaj. Od poniedziałku trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Można wybierać spośród 21 zgłoszonych przez mieszkańców projektów. Wszystkie projekty są widoczne na stronie internetowej Szczecineckiego Budżetu Obywatelskiego. Na stronie tej jest również instrukcja, jak należy głosować. Policjanci ze szczecineckiej komendy zatrzymali 38-latka w związku z posiadaniem środków odurzających. Mężczyzna posiadał ukryte na podwórku pocięte krzewy konopi indyjskich. Narkotyk ukryty był w plastikowych domku do zabaw. Policjanci ustalili, że było tam ponad 2,5 kg pociętych krzewów konopi indyjskich. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Prokurator zadecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Za popełnione przestępstwo mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Edward Dwurnik w moim obiektywie to tytuł wystawy, którą od czwartku można oglądać w Galerii Sztuki w Szczecineckim Zamku. Autorką prezentowanych fotografii jest malarka, rzeźbiarka i kuratorka sztuki Joanna Mieszko. Wystawa jest ilustracją współpracy artystki z Edwardem Dwurnikiem od 2012 roku aż do jego śmierci w 2018 roku. Dlaczego Dwurnik? Dlaczego? Edwarda poznałam w 12 roku na plenerze. Po prostu, nie wiem dlaczego, to mój najwspanialszy przyjaciel. Takich ludzi nie ma. Nie wiem dlaczego akurat ja. Nasza przyjaźń trwała, tak jak już wspomniałam, od 12 roku do śmierci. Byłam przy jego odejściu, pozornym odejściu, bo cały czas jest, jak widać. A tutaj chciałam przedstawić taki jego portret wielokrotny. Nie jest tu pokazany przy pracy, to nie jest dokumentacja jego obrazów, jego pracy. Jest to po prostu zwielokrotniona twarz Edwarda, która cały czas na nas patrzy. Teraz mamy fantastyczną wystawę, gdzie kuratorem jest Krzysztof Stanisławski w CSW w Toruniu. Oczywiście widziałam tę wystawę. To jest jedna z najwspanialszych wystaw, moim zdaniem lepsza niż wystawa w Krakowie w 2012 roku, Madness. Polecam wszystkim. A tu to jest taka cząstka mojego małego życia. W sumie robię to dla siebie, dla Państwa także. Patrząc na twarz Dwurnika, tutaj można dostrzec wiele emocji w nich, wiele takiego dziwnego wyrazu. Taki był? On był wspaniały, nie wiem czy to jest dobre określenie, bo bardzo pobieżne. Zbyt mało czasu, żeby o tym mówić, może po prostu każdy patrząc w jego twarz, tak jak wówczas, gdy patrzył na mnie w szpitalu, gdy cierpiał przy innych fantastycznych okazjach, gdzie cieszyliśmy się razem, może każdy zobaczyć cząstkę tego właśnie Edwarda w tej twarzy, którą może jakoś, w jakiś sposób udało mu się zapisać, nie wiem. Czy te ujęcia są przypadkowe, czy pozowane? To są ujęcia, ja byłam takim jak gdyby myśliwym. Edward założył już, ja nie byłam tego świadoma, może chyba w 13 roku, że ja będę dokumentowała jego życie.
tylko cząstka jest, te zdjęcia to tylko cząstka wielkiego zbioru, to jest kilkanaście tysięcy zdjęć i spośród tego musiałam wybrać. Powstał album, może pokażę teraz album, nie odchodzić, który w jakiś sposób dokumentuje naszą przyjaźń. To są fotografie, starałam się to w jakiś sposób ująć, żeby podać to, ale to i tak jest wierzchołek góry lodowej naszej przyjaźni. Jestem bardzo szczęśliwą osobą, że po prostu nie wiem dlaczego ja. Cieszę się, jestem szczęśliwa. Mam nadzieję, że go nie zawiodę, czuwa nade mną. Wiemy, że data graniczna tych zdjęć to jest data jego śmierci. Natomiast kiedy to się zaczęło? W 2012 roku. Plener w Świeradowie Zdroju, sierpień. 6 sierpnia poznałam Edwarda. On z tym wyszedł? Proszę? On wyszedł z taką propozycją dokumentacji? Tak, Edward, oczywiście. Tak, ale to nie była taka forma, tak jak robi się to mechanicznie. A ty robisz. Nie. To wszystko pojawiło się tak spontanicznie, powoli, spokojnie, delikatnie i trwało. Trwa do teraz. Już po raz piąty w Szczecinku odbędzie się rowerowa impreza Maraton MTB. Miłośnicy ekstremalnej jazdy pojadą na dwóch dystansach 35 i 55 km. Organizatorem jest Stowarzyszenie Rowerowy Szczecinek. Wystartować może każdy, kto już startował na takich lub podobnych imprezach, bo jest to wyzwanie przejechać nasz maraton, bo składa się z trudnych fragmentów trasy. I wystartować może każdy i o dziwo, bardzo się cieszymy, że w tym roku startuje dużo mieszkańców Szczecinka. Jaka trasa jest do przejechania? Do wyboru. Mamy krótszą trasę 35 km, około tam 35 km i około 55 km. W tym dodatkowo parę metrów przewyższeń w pionie i jest to odpowiednio 450 metrów jazdy w górę i na tej krótszej trasie i 750 na dłuższej. Czy są jakieś przerwy logistycznie, jak to jest przygotowane? Są dwa starty. Zawodnicy startujący na krótszym dystansie startują o 11:00, zawodnicy na dłuższym o 11:30. Jest tak zwana dojazdówka, a za Dalęcinem, bo punktem centralnym imprezy jest Polska Góra, czyli góra umiejscowiona za miejscowością Dalęcino, patrząc od Szczecinka, czyli gdzieś tam na północ. Jest to najwyższy szczyt w okolicy, bo jedyny przekraczający 200 metrów nad poziomem morza i tam to można odczuć, jadąc nasz maraton. Jakimi drogami będziecie jechali, koło jakich miast i jak to wygląda z punktu widzenia tych innych, którzy chcieliby się poruszać tymi drogami, a nie będą mogli? My staramy się omijać każdą jedną miejscowość, do miasta żadnego oprócz Szczecinka nie zawitamy. Porusza się, to jest tak zwany off-road, czyli gdzieś tam poza drogami często. Dojazdówka jest szeroka, a sama pętla w lesie często wąska, tak zwany singiel na szerokość kierownicy, czy trzy szerokości kierownicy. Kto może startować, pytałam, każdy, ale czy jest limit wiekowy? Limitu wiekowego nie ma, są kategorie wiekowe. Jest ich w zasadzie 7 dla kategorii i kobiet i mężczyzn na każdym z dystansów. Wy nie tylko organizujecie maratony, staracie się utrzymać zdrowego ducha w społeczeństwie Szczecinka i spotykacie się co piątek. No to też jest taka super inicjatywa, się okazało po czasie, bo najpierw to była jazda grupki znajomych, a rozwinęło się w coś więcej i rzeczywiście co piątek w parku niedaleko pubu nad rzeczką Niezdobną, czyli Mickiewicza ulica, pub Garaż, tak? Gdzieś tam zaczynamy co piątek o 19:00 jazdę dookoła jeziora. W takim tempie luźnym, relaksacyjnym. Akurat dziś piątek, to może jeszcze ktoś zdąży na 19:00. Zapraszamy serdecznie. To nie ma żadnych opłat, po prostu się zbieramy, jedziemy i często po prostu sobie rozmawiamy.
No to życzę udanego maratonu, aby jak najwięcej ludzi do Was dołączyło i żeby organizacja była o niebo lepsza niż ta z 22 sierpnia, kiedy się organizatorzy nie popisali. Ja pardon, jestem nie na bieżąco, nawet nie wiem, o jaką imprezę chodzi. Był wyścig rowerowy 22 i niestety zablokowane miasto, nie można było dojechać, ludzie narzekali na każdy. Okej, dobra, to teraz już wiem, o co chodzi, o tą imprezę. No my akurat nie blokujemy miasta, bo jedziemy gdzieś tam z placu koncertowego na ulicy Kołobrzeskiej w stronę, w zasadzie zaliczając tylko jedną wieś po drodze. To jeszcze tylko przypomnijmy, gdzie można się zapisać. Na stronie rowerowyszczecinek.pl i można też nas szukać na Facebooku, bo mamy swojego Facebooka. Po prostu Rowerowy Szczecinek. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze aktualności. Po reklamach i materiałach promujących Pomorze Zachodnie zobaczymy, co narysował Maciek, a następnie posłuchamy okruchów na niedzielę. Kolejnym punktem dzisiejszego programu będą archiwizje. Pola Gajowniczek przypomni nam jeden z trzech koncertów Krzysztofa Krawczyka. Ostatnią pozycją programu będzie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych.